24 grudnia, czwarty tydzień Adwentu, piątek, dzień Wigilii. Dzisiaj słyszymy jeszcze rano na roratach Ewangelię świętego Łukasza. Został napełniony Duchem Świętym. Zachariasz, poprzez swoją niewiarę, poprzez to, że nie uwierzył do końca, zostały mu zapieczętowane usta. Nie mógł nic powiedzieć. Ale później przychodzi moment, kiedy przychodzi Jan Chrzciciel na ziemię, kiedy nadaje mu imię Jan. I wtedy Zachariasz doświadcza tego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Że plany, które miał z Elżbietą, potomstwo, które było nierealne, bo Elżbieta była niepłodna, była w podeszłym wieku. I później to dotknięcie anioła, kiedy stał się człowiekiem niemym. I później odzyskuje mowę. Później Elżbieta rodzi Jana Chrzciciela. Pokazuje, że Bóg może uczynić wielkie cuda. Dzisiaj Chrystus przychodzi na ziemię. Dzisiaj Chrystus się rodzi. Dzisiaj Bóg przychodzi do człowieka, do swoich. Czy ja jestem Jego? Czy ja będę umiał otworzyć i zaprosić Go? Uwierz, On uczyni nie jeden cud, jeśli Go zaprosisz. Jeśli pozwolisz Mu wejść do swojego życia. Pozwól, nie zwlekaj. Miłość puka do twoich drzwi. Jezus puka do twoich drzwi, tak jak Józef z Marią pukali w Betlejem w dniu, kiedy Jezus miał się narodzić. Pukali do różnych domostw. Często ludzie nie wychodzili lub wychodząc, mówili, nie ma dla ciebie miejsca, zatrzaskiwali drzwi przed nimi. Znaleźli grotę. Narodził się w grocie, w zimnie. Przyszli pasterze, trzej królowie. Przyszli pewnie ludzie gdzieś, którzy się dowiedzieli. Jezus przychodzi do człowieka, który go chce, który go pragnie. Jezus nie chce na siłę wejść w życie człowieka. Nie chce na siłę tego życia ludzkiego poprzewracać. Zawsze pyta się, czy chcesz. I dzisiaj Jezus też zapyta się, czy chcesz, żebym przyszedł do twojego życia, żebym się narodził. To już ostatnie godziny, żeby właśnie przygotować się dobrze, żeby jeszcze wyciszyć swoje niepotrzebne emocje, swoje nerwy, żeby gdzieś uspokoić swoje serce i powiedzieć wieczorem, tak Panie chcę, przyjdź do mojego serca, przyjdź do mojego życia, do moich relacji, do mojej codzienności, do mojej rodziny, przyjdź, bo bardzo Cię pragnę, bardzo Cię potrzebuję. Niech ten już ostatni czas, ostatnie chwile będą rzeczywiście już takim bardzo mocnym przygotowaniem swojego serca, swojego żłóbka w sercu, swojej stajenki w swoim domu, w swoim życiu dla Jezusa, który przyjdzie nas ubogacić. Chcę, Panie, przyjdź. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia. Do zobaczenia jutro w piękny, świąteczny dzień Bożego Narodzenia.